Dlaczego mówię na materiałach, że przy wyciskaniu handli na ławce skośnej, bądź też na ławce poziomej, czy ławce płaskiej, jeżeli ktoś woli, dlaczego mówię, żeby trzymać triceps w tej pozycji, żeby obcierał się o najszerszy? A więc z jakiego powodu za każdym razem, jak Wam tłumaczę, to mówię, żeby nie wykonywać takiej pozycji, a więc, żeby nie prowadzić łokci bardzo szeroko, tylko żeby ściągnąć łokcie tutaj. Tak? i żeby ruch wyglądał w ten sposób, tak. Przede wszystkim, jak ściągniesz łopatki, tak, mam ściągnięte łopatki, schowane barki, to już ta pozycja wchodzi automatycznie. To ciężko jest Tobie zrobić taką pozycję. Kiedy Ty zrobisz błędną pozycję i będziesz prowadził łokcie bardzo szeroko? W jakim momencie? Kiedy nie ściągniesz łopatek i nie schowasz barków, nie cofniesz barków, jeżeli cofniesz barki, zwróćcie na to uwagę, co robię w tym momencie. Cofam barki, to jest pozycja zła. Cofam barki, ściągam łopatki i już wchodzi ta pozycja. Tak? A więc triceps obciera się o najszerszy. I tak wygląda prawidłowe wyciskanie. I teraz ktoś powie, Patryk. Co to ma na celu, panie trenerze? Na celu ma to niezniszczenie barki. Z czego to wynika? Ogólnie, skąd wiesz, że tak powinno się prowadzić? Handle. Tak naprawdę, mimo tego, że Twoje ciało bardzo często stara się Ciebie oszukać, to też bardzo często powie Tobie prawdę. Zademonstruję Wam, kiedy Twoje ciało mówi Tobie prawdę. Sprawdź to sam na sobie. Podejdź do ściany i postaraj się odepchnąć. To Twoje łokcie raptownie pójdą. Do tłowia. Także Twój triceps będzie obcierał się o najszerszy. A więc będziesz miał od razu taką pozycję. Nie wierzysz? Na pewno miałeś kiedyś sytuację, a jeżeli nie miałeś, to kogoś zapytaj, kto pchał samochód sąsiadowi. Samochód, który nie chciał odpalić. I zawsze przyjmujesz taką pozycję. Zawsze. Nigdy nie przyjmiesz takiej pozycji. Z tego powodu, że Twoje ciało już ci podpowiada, że coś jest nie tak. I bardzo łatwo możesz uszkodzić sobie bark. Mimo tego, że twoje ciało będzie chciało w hantlach i w sztandze oszukać, to bardziej w sztandze, to za każdym razem, jak będziesz chciał się odepnąć od ściany, to twój naturalny instynkt powie tobie, że masz ustawić dłonie w ten sposób, a nie tak. Tylko będziesz się ustawiał w ten sposób. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. Jeżeli chcecie więcej materiałów, Śmiało zostawcie lajka, zostawcie komentarz, zostawcie subskrypcję, jeżeli jest to na YouTube. Jeżeli jesteś zainteresowany moim planem treningowym, jeżeli za, jesteś zainteresowany cookbookiem mega autorstwa, zapraszam na stronę www.patryk2703.com, tam zakupisz mój plan treningowy, trening domowy, trening na siłownię, będziesz mógł z tymi pomocami łatwiej zrobić formę, łatwiej zrobić sylwetkę. Jeżeli uważasz, że materiały są pomocne, Udostępnij, może Twój znajomy z tego skorzysta.